Decyzja o budowie garaży przy siedzibie spółdzielni mieszkaniowej Jedność w Ostródzie zapadła podczas walnego zgromadzenia w ubiegłym roku. Teraz, wykorzystując wakacyjne miesiące, które sprzyjają prowadzeniu prac budowlano-remontowych, inwestycja jest już realizowana. Projekt budowy garaży opiewa na kwotę ponad 1 000 000 zł. Widzimy, że w całej Ostródzie brakuje miejsc parkingowych, miejsc, gdzie można zostawić samochód bezpiecznie. Myślę, że takie miejsce tutaj koło spółdzielni się znajdzie. To jest pierwsza inwestycja, pierwsza budowa. Zamierzamy to kontynuować jeszcze na naszych inwestycjach. Również z jednej strony zapotrzebowanie mieszkańców i to jest dla nas najważniejsze, ale również teren, który był dla nas, że tak powiem, bezużyteczny. Na terenie przy ulicy Jagieły 37 powstają 32 garaże w 3 zespołach. Powierzchnia jednego pomieszczenia to ponad 17 metrów kwadratowych. Ogłoszony został już przetarg na możliwość nabycia budowanych garaży wraz z gruntem. Oferty składać można do końca lipca. Cena wywoławcza to ponad 35 tysięcy złotych brutto. Wszyscy mieszkańcy Ostródy mogą składać oferty, zarówno członkowie spółdzielni, jak i osoby niezrzeszone w spółdzielni. Zakończenie inwestycji przewidujemy na 15 września. Do tego czasu mamy podpisaną umowę i w związku z tym myślę, że wykonawca się wywiąże. Nic nie wskazuje na to, żeby były jakiekolwiek opóźnienia. Kompleks garaży będzie ogrodzony z automatyczną bramą wjazdową. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Jedność planuje również wyposażyć ten teren w monitoring. Budowa garaży to kolejna inwestycja, jaką prowadzi w tym roku Ostródzka Jedność. Realizujemy 7 projektów unijnych. W tej chwili zakończyliśmy projekt przy ulicy Czarnieckiego, Chrobrego, tą świetlicę już wcześniej. Kontynuujemy projekty przy ulicy Zawiszy Czarnego i Rycerskiej i te projekty zostaną zakończone w roku przyszłym. W trakcie realizacji jest projekt informatyzacji spółdzielni oraz wymiany wodomierzy. Druga połowa roku, jak i początek 2013 będą czasem kończenia unijnych projektów.